Witam serdecznie wszystkich kolegów podlodowych, ale nie tylko podlodowych, bo i wędkarzy wyczynowych z całego kraju, z zagranicy. Spotykamy się przed nowym sezonem podlodowym 2020, po to, żeby przedstawić Wam kilka nowych produktów, pomysłów, które zostały zrealizowane w ciągu tego lata, ale tak naprawdę testowane były przez szereg lat. No cóż, może zaczniemy w takim razie od wędeczki. Wędeczki dobrze znane, wędeczki, no może nie wszystkim jeszcze dobrze znane, ale to jest wędka bałajka, tak, typu Fight. Wędka bałajka Fight, już ją od 2 lat mamy w ofercie, doskonale znana przez to, że ma hamulczyk, szczytóweczkę wymienioną z porcelanowanymi, czy tam z ceramicznymi przelotkami. Hamulec, najważniejszy jest hamulec, który faktycznie działa. Ale i ta wędka w tym roku została udoskonalona. Została udoskonalona o pewne ciekawe rozwiązanie. Nie sugerujmy się może samą rękojeścią, bo one oczywiście mogą być różne. Ale jest to też szczytówka szklana i nowością tutaj jest przelotka. Czym one się różnią? Może pokażę. To jest standardowa przelotka ceramiczna. A to jest szczytóweczka z przelotkami tymi, tak? Oczywiście tu one źle wyglądają, ale zobaczcie, co możemy zrobić. One się bardzo łatwo nakładają na szczytówkę. To jest zwykła szczytówka. Także każdy może mieć zwykłą szczytówkę, z której sobie dorobi oczywiście do każdej bałajki długość, jaką będzie chciał. I, co jest ważne, ma możliwość nałożenia sobie tej przeloteczki na dowolną szczytóweczkę i przesunąć ją. To jest poezja. One są miękkie, one się na pewno nie ma możliwości, że one się potłuką jak ceramiczne, są trwałe. Drugie oczko jest wyłożone teflonem, dzięki temu nie rani się żyłka. No i co? I mamy możliwość tak naprawdę, kupując sobie takie przeloteczki w montażu czy starej, montażu ich czy na starej szczytówce, czy też na nowej szczytówce. To jest fajne. I takie szczytóweczki oczywiście w ofercie będą dłuższe, krótsze, wszystkie starannie wykonane, co ważne. Na dłuższej 3 w standardzie, na krótszej będą 2 przelotki. Super gniazdo do mocowania bałajek. Jak ktoś ma mniejszą dziurkę w bałajce, tak, te standardowe, można to sobie powiększyć wiertełkiem czy czymkolwiek i będzie grało. Co ważne, te wędki, które kupimy na stronie łowisko.net, mamy możliwość tak naprawdę sobie zmiany szczytóweczki, bo możemy tą, którą mamy z porcelankami, wyjąć. Proszę bardzo, gniazdo wyjęte. Tu mamy nową szczytóweczkę z porcelankami tymi gumowymi, które przydałyby mi się kombinerki, tak? Nie mam przy sobie kombinerek, żeby to mocno wcisnąć. To wchodzi na wcisk generalnie, ale i wtedy mamy taką drugą wędeczkę z innymi przelotkami. Kolejnym produktem, którym chciałem Wam pokazać, są kiwaki, czy jak ktoś woli, może ładniej brzmi, kiwoki. Kiwok cyklop, tak go nazwaliśmy potocznie. Kwintesencja prostoty, czyli kiwok ze specjalnego materiału. I tu uwaga, nie mam żadnych dziurek, tak? Bo lata łowimy, łowi z nami również Piotr Aksimowicz. Tak naprawdę ten kiwok został zainspirowany jego pomysłem, tak? Bo Piotrek pokazał mi, powiedzmy, 2 lata temu, bo denerwowało nas, tak? Denerwowało nas to w kiwoku, że są dziurki. Idzie cienka żyłka 06, 07, 08. Ta żyłka jest przewlekana i się łamie na tym. Łamie się, przedziera i tak dalej. Szybko eksploatuje, w związku z tym żywotność żyłki jest dużo krótsza. Piotrek pokazał mi to, że możemy zwykłe sobie igelity nałożyć. Ja nakładałem 2, czy ewentualnie 1 krótszy na kiwok, żeby nie przewlekać żyłki przez dziurki, które są na trasie całego kiwoka. Czyli były 2 igelity, które prowadziliśmy, no i na końcu była dziurka. Lata doświadczeń, burza mózgów, zdolne ręce klubowiczów doprowadziły do tego, że mamy kiwok cyklop. Kiwok bez dziurek, zakończony ceramiczną kuleczką, raz, że dobrze widoczną na śniegu i na lodzie, z dziurką, co jest ważne, że żyłeczka idzie sobie luźno, plus 1 czy 2 gumki silikonowe lub też igielity, które przytrzymują nam żyłkę na kiwoku, a jednocześnie układają go. Żyłka przechodzi praktycznie bez żadnego załamania, także ja sobie mogę go tutaj przesuwać dowolnie, bez
wpływu na jakość żyłki. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest również to, że ta żyłka, zobaczcie, kłada się po całej długości naszego sygnalizatora. Dzięki temu raz, że praca kiwoka jest bardzo dobra, tak, wykorzystujemy całą jego powierzchnię. Dwa, nic nam się może nie plącze. No i to, co wspomniałem, tak, kiwok cyklop w czterech twardościach, uważam, że to jest jeden z lepszych patentów, jaki jest w ogóle dostępny, nie powiem w Polsce, ale i na świecie, ponieważ niby to jest zwykła rzecz, ale nikt tego tak naprawdę jeszcze nie wprowadzi na masową skalę. My to robimy i uważam, że wielu wędkarzom to po prostu podniesie skuteczność chłowienia. Bo jak wiecie, każda sekunda spędzona na lodzie, zwłaszcza podczas zawodów, wpływa na to, czy mamy sukces tak naprawdę końcowy, czy nie. Tak? Determinuje nam to, czy jesteśmy w górze tabeli, czy w dole. Kolejnym produktem, którym chcę Wam zaproponować na ten rok, są podajniki zanętowe. Tak? Profesjonalne podajniki zanętowe, bo takie musimy nazwać. No jak wiecie, ja sam doskonale korzystam z podajników tam rosyjskich, tak? Bo Rosjanie, jak wiemy, łowią najwięcej na lodzie i ich pomysły są często genialne. Na podstawie tak naprawdę rosyjskich podajników stworzyliśmy taki, tak? Bardzo ciężki podajnik w okolicach 150 gram, w zależności od wielkości, w trzech wielkościach. Co jest ważnego w podajniku? Raz, ciężki odlew ołowiu na dole, który prowadzi nam podajnik idealnie w linii naszej dziury do dna, szybko to robiąc. Dwa, co jest kluczową sprawą, jest zamknięcie. Najlepsze, jakie do tej pory widziałem zamknięcie w podajnikach zanętowych, to jest tego typu zamknięcie, tak zwana blaszka, którą możemy doginać, odginać. Dzięki temu podajnik nie otwiera nam się sam, jeśli dobrze dogniemy tą blaszkę. Nie tyle blaszkę, co te łóżko, powiedzmy, może źle się wysłowiłem. O, tutaj mam podajniczek, dojeżdżamy sobie do głębokości. Na plecionce polecam plecionki, bo plecionki, grube plecionki, tylko gruba plecionka. Nie używajcie cienkich plecionek, bo cienkie plecionki po prostu będą strzelały. Grube żyłki powyżej 0,40, plecionka 0,30, 0,40, pach i jest. O, pach i działa. Trzy wielkości, największy będzie polecany do kul zanętowych małych, ziemi z torfem, z robakami. Te najmniejsze do samego robactwa. Często łowimy okonie, podając tam tylko troszkę larw ochotki, czy jokersa, czy pinek. Mały podajniczek, tu jest na tyle głęboki, że tych robaków tam się zmieści, precyzyjny. Jeszcze może kilka chwil na zakończenie o mormyszkach. Nie pokazuję tutaj specjalnie konkretnych modeli mormyszek, bo to sobie doskonale obejrzycie na stronie. Będą zdjęcia, będą opisy, będą wagi, ale muszę coś powiedzieć o całej serii, czy tak powiem, może inaczej, linii mormyszek Łowisko.net. Mormyszki od 2-3 lat robimy pod marką Łowisko.net. Wolframowe mormyszki malowane, co ważne, bo wielu jest teraz producentów domowych mormyszek, którzy uważają, że robią doskonałe mormyszki, kupując główki wolframowe. Diabeł tkwi w szczegółach, jak ze wszystkim, tak? Żeby zrobić dobrą mormyszkę, trzeba zrobić ich tysiące. Nie setki, tysiące. Tysiące mormyszek zrobionych pozwolą nam dopiero zrobić odpowiedni sprzęt. Dzięki temu, że ja handluję tym sprzętem, mieliśmy możliwość wybrać haczyki najlepsze. Najlepsze haczyki w tej chwili do mormyszek, w mojej opinii, to są haczyki Tubertini. Kształt bardzo podobny do znanych i najbardziej znanych tak naprawdę Gamakatsu LS1050, ale one są mocniejsze i bardziej ostre. Oczywiście czasami Gamakatsu też lutujemy, bo są sytuacje, czyli dobór odpowiedniej średnicy do odpowiedniej, odpowiednia wielkość haczyka do odpowiedniej mormyszki determinuje to, że czasami haczyk musi być też innej firmy. Co ważne, zwróćcie uwagę na zdjęciach czy przy produkcji innych użytkowników na igielit. Igielit w naszych mormyszkach są po prostu idealnie zrobione. Lut jest doskonały, nigdy Wam nie puści. Malowania to sprawa artystyczna i można powiedzieć jubilerska. Tutaj akurat na ręku prezentuję mormyszkę Brylant. Brylanty są ulubione przez okonie, niestety też przez czupaki. Dużo możemy ich stracić.
Dużo mormyszek w wielu kolorach, w wielu wielkościach, od 2 mm do 5,5 mm. Dzięki temu możemy penetrować wody półmetrowe, jak i 15-metrowe. Także z mormyszkami łowisko.net możemy spenetrować każdą dziurę. To nic, ale śledźcie, tak, bo na tą zimę przygotowujemy jeszcze co najmniej 3-4 modele kolorystyczne mormyszek. Będzie to też czarna mormyszka, będą nowe łezki, będzie to nowa ikra. Także zapraszam i do zobaczenia na lodzie.